Jurorzy będą mieć trudny wybór. Jest również jury dyskusyjnych klubów filmowych, do którego ja należę. Naprawdę nie mam pojęcia, jak głosować, bo mnie te filmy zachwycają, choć każdy z zupełnie innego powodu. No, ewidentnie były to filmy, które się po prostu najbardziej wyróżniały. Oglądaliśmy po prostu filmy, robiliśmy notatki i w ten sposób udało nam się stworzyć jakby listę tych najbardziej interesujących filmów i dopiero potem zorientowaliśmy się, że są to głównie filmy z Warszawskiej Szkoły Filmowej. Dziękuję jury, że doceniliście ten film. Dziękuję Warszawskiej Szkole Filmowej. Chyba rozbiliśmy bank dzisiaj. Ma imię? I rodowód. No chodź. A matka? Nie ma. Zagryzły ją wilki. No, trzymaj. A zrobiliśmy ten film dlatego, żeby pokazać, jaki skutek mogą mieć słowa cyniczne, piętnujące, wypowiadane przez rządzących. Wycelowane w ludzi, którzy chcą tylko kochać. Naprawdę myślę, że ta szkoła po prostu ma... Myślę, pedagodzy muszą być bardzo dobrzy. Studenci są jakoś tak prowadzeni, że rzeczywiście opowiadają te historie o czymś. To jest zawsze jakiś temat. Także widać, że tutaj rzeczywiście jest jakiś rodzaj takiej w dobrym sensie dyscypliny. Bardzo się cieszę, że dostaję tę nagrodę od kobiet, bo od tego się wszystko zaczęło. Od mojego wieloletniego myślenia o kobietach, o ich rolach społecznych, o ich zewnętrznych ograniczeniach. Reżyserka wykazała się bardzo dużą wrażliwością, taką jakimś nieoczywistym punktem widzenia i jakąś czułością, pewnym interesującym spojrzeniem na świat. Film Mój brat rybak Alicji Sokół. Zapraszam na scenę reżyserkę filmu Alicję Sokół, ale widzę, że nie idzie sama. Dziękuję też Warszawskiej Szkole Filmowej. Trochę się wzruszyłam, przepraszam. Wielkie brawa, drodzy Państwo. Wielkie brawa.
nie możemy zdejmować maseczki, a tak inaczej pracujemy w reżimie. Pan, który uczy nasze dzieci i wasze dzieci. Proszę Marek państwa, Wrocki. Bardzo dziękuję panie dyrektorze. Ja jestem bardzo szczęśliwy, że mogę wreszcie stanąć przed prawdziwymi, żywymi ludźmi, bo ostatnio to raczej wszystko było no, inaczej, jak sami wiecie, bo pandemia, internet, nareszcie się możemy spotkać. Możemy zadać sobie pytania, a ja mogę wam na te pytania odpowiedzieć. To, co tutaj teraz widzieliście państwo, to jest festiwal, który dotyczy Warszawskiej Szkoły Filmowej, ale to z liceum filmowego właśnie wychodzą ci fantastyczni młodzi ludzie, którzy potem tam studiują i dostają te nagrody. Tutaj akurat nie widzieliśmy ani Nataszy Parzymie z mojej uczennicy, ani Jędrzeja Gorskiego, ani Pawła Kasterskiego, ani wielu innych, którzy skończyli liceum, poszli do Warszawskiej Szkoły Filmowej i odnoszą wielkie sukcesy. Akurat nie na tym festiwalu, ale na wcześniejszych. I warto jest o tym pamiętać, dlatego że no, to się skądś wzięło. I dla mnie, nauczyciela, drodzy państwo, nie ma większej radości. Właściwie chciałbym tu użyć jakichś egzaltowanych słów, ale troszkę wyhamuję. Ale nazwijmy to radością. Jestem szczęśliwy, jak widzę, że ci młodzi ludzie, którzy tu przychodzą do pierwszej klasy, bo ja mam zajęcia z pierwszymi i trochę z drugimi klasami, którzy przychodzą, jeszcze nie bardzo wiedzą czasami, kim będą. Pytam, no kim chcesz być? No ktoś mówi reżyserem, aktorką, albo jak ktoś mówi, że będę montażystą albo montażystką, to już jest super, bo już jakby ma jakiś pomysł na siebie. Ale są też tacy, którzy mówią, nie wiem. I to jest też fantastyczne, dlatego że w tej pierwszej klasie oni się dowiedzą, kim chcą być. Łączy nas jedno, kręci nas kino, chcemy robić filmy, stać przed kamerą albo za kamerą. Mówię teraz o was, młodzi ludzie. Z jakiegoś powodu tu dzisiaj przyszliście. Pomożemy wam znaleźć siebie, tak? Pomożemy wam odnaleźć to, co was najbardziej będzie cieszyć i też w jakiś sposób odkryć tę waszą wrażliwość, czy jej pomóc, żeby stała się sztuką. Tym się zajmujemy głównie w pierwszej klasie, na samym początku. W drugiej to rozwijamy, a potem to już jesteście, można powiedzieć, artystami. Drodzy państwo, ja zawsze w pierwszej klasie biorę telefon, aparat i filmuję tę młodzież, kiedy każdy mówi, kim chciałby zostać. A potem pod koniec roku, czy w ogóle już na studiach, przypominamy sobie to, jakimi byli dziećmi i co z tego wynikło. Bo wychodzą na ogół z tego rzeczy zupełnie fantastyczne. Ta pierwsza klasa, jeszcze panie dyrektorze, mogę słówko? Wybaczcie, ale już nie dam się tak szybko odgonić od tego mikrofonu. Ta pierwsza klasa jest szalenie istotna, szalenie ważna właśnie z tego powodu, że się spotykamy, że zaczynamy się kształtować, poznajemy siebie, uczymy się też być razem. Ja bardzo pilnuję tego i to mogą to potwierdzić moi uczniowie. Mówię im, że w tej pierwszej klasie nie ścigamy się między sobą. Kto jest lepszy, kto ma lepszy telefon. Nie, pomagamy sobie. Na ten cały wyścig, na to całe competition, na te kto jest lepszy, przyjdzie czas, jak już pokończą i studia i pójdą do, będą już w dorosłym życiu, pójdą do pracy. Tam niestety tak jest, że ludzie, no ten kto lepszy, ten pewnie będzie miał lepszą pozycję. Tutaj jednak zajmujemy się bardziej sztuką, wrażliwością, tolerancją. Tutaj naprawdę jeśli ktoś ma włosy niebieskie, takie czy śmaki, nie ma to żadnego znaczenia. Ktoś się ubiera tak, a może inaczej. Liczy się to, jakim jest człowiekiem, jak się odnosi do innych kolegów, koleżanek, jak się uczy, jak się chce uczyć, tak? Muszę państwu powiedzieć jeszcze w imieniu pana, zawsze to pan kanclerz, pan Maciej Ślesicki mówi, że w tej szkole nie ma miejsca, pan dyrektor mi wybaczy, że to ja, ale to powiem, bo to Maciek mówi. Nie ma miejsca na żadne, nie wiem, alkohol, narkotyki, ani na żadne zachowania agresywne, naganne, na coś, co no jakby zagrażałoby czy bezpieczeństwu, czy no czemuś takiemu, co czasami nazywamy zwykłą kindersztubą. Bardzo na to uważamy, drodzy państwo. Na to tu miejsca nie ma. Jeśli się zdarzą takie sytuacje, no to niestety to ma zwykle te bardzo poważne konsekwencje. Dobra, ja już powoli kończę, tylko chcę, żebyście wiedzieli, że to jest taka trochę dziwna szkoła, bo to jest taka szkoła, gdzie wydawałoby się, że będzie wszystko wolno, tak, ale w pewnych ramach. Dalej trzeba zdać maturę, dalej trzeba się wszystkiego nauczyć tego, co jest w tak zwanej podstawie programowej, a oprócz tego
My zrobimy wszystko, żeby rozwinąć wasze, teraz mówię do was młodzieży, wasze zainteresowania filmem, aktorstwem i wszystkim tym, co was tutaj dzisiaj sprowadziło. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy, panie Marku. Aktorstwa? Rzeczywiście. Aktorstwa? Tak? Pan profesor bardzo krótko mówił. Tak, bardzo krótko dzisiaj było. To ja, ponieważ pan profesor wyczerpał prawie cały czas, też to ja rzeczywiście powiem krótko. Okej. Dobrze, a pan Bartek Nowosielski uczy aktorstwa i teraz jego czas, zobaczymy, jak to będzie krótko. Ja proszę państwa, chciałem przede wszystkim witam państwa bardzo serdecznie i tych przed telewizorami, i tych tutaj na żywo. Ja nie istnieję jako sam tutaj, to znaczy chciałem w ogóle generalnie powiedzieć, że nas jest dwóch. I to nie jestem ja i mój brzuch, tylko ja i mój serdeczny przyjaciel, który ze mną prowadzi zajęcia, ale w tej chwili stoi tam za konsoletą. I to jest taki nierozerwalny duet jak w Asterixie, Obelixie. Przy czym ja jestem, jeżeli państwo nie wiedzą, Obelixem. I tym Asterixem jest Daniel Misiewicz, który tam siedzi, więc będą państwo również mogli zadawać pytania jemu już po wszystkim. Krótko o aktorstwie. Staramy się z Danielem już od siedmiu lat. Stawiać się na takie trzy rzeczy fundamentalne według nas. Uświadamiać dzieciom, czym jest świadomość, pobudzać dzieci wyobraźnię, a potem wypuszczać ich, żeby spełniali swoje marzenia. Ja może sparafrazuję jednego z naszych wieszczów narodowych, że no, aktorstwo jest jak morze, im więcej go pijesz, tym bardziej jesteś spragniony, czego państwu i sobie jako aktorowi też życzę. Ja cały czas jestem nienasycony też, jak widać, i tego po prostu państwu życzę. Także gdyby były jakieś pytania, to służymy pomocą, odpowiedzią. A próbka pewnie będzie, nie chcę zdradzać tutaj, może będzie, może nie, zobaczymy tego, nad czym pracujemy z naszymi dziećmi. I rzeczywiście krótko, prawda, bo panie dyrektorze, króciutko. I tyle. Tak, króciutko, a dziękujemy bardzo. Bartek Nowosielski. Proszę państwa, i to byli reprezentanci Liceum Filmowego. Natomiast w Liceum Kreacji Gier, taką osobą, która no, wiele wnosi, wiele dobrego, a wszyscy oczywiście wnoszą dużo, ale takim szefem, jeżeli chodzi o gry, jest właśnie Konrad Bylina-Brzozowski. Proszę bardzo. Dziękuję za nominację na szefa. Właśnie się dowiedziałem. Tak, proszę nie regulować odbiorników, teraz będzie krótko, ale mam nadzieję, że równie treściwie. Nasze liceum, Liceum Kreacji Gier Wideo, nie różni się pod wieloma względami nad to od liceum filmowego, to znaczy tak samo jak w liceum filmowym jest to normalne liceum ogólnokształcące, więc jest to też miejsce, gdzie można poeksperymentować ze swoją ścieżką przyszłości. Jeżeli wam się wydaje, że chcecie robić gry wideo, to jest szkoła dla was, nawet jeżeli szkoła zweryfikuje tę odpowiedź na nie, to jak najbardziej będziecie w stanie kontynuować swoją ścieżkę gdziekolwiek byście nie chcieli pójść. Natomiast jeżeli faktycznie jesteście kreatywni i macie dużo pomysłów, chcecie robić gry wideo w swoim życiu, chcecie coś przy pomocy tego stosunkowo świeżego medium, ale jednak, bo jest to dużo młodszy brat od filmu, ale jednak całkiem dramatycznie rozwijający się, zwłaszcza w ostatnich latach. Jeżeli to jest medium, którym chcecie opowiedzieć jakąś historię, jeżeli chcecie dać ludziom nie tylko rozrywkę, ale też coś ciekawego do przeżycia, bardziej osobistego, to jest to zdecydowanie szkoła dla was. Będziemy was uczyć wszystkiego, co wam się może w branży przydać, wszelkich możliwych podstaw, czyli i programowania, i grafiki 2D, 3D, i również, tutaj troszeczkę moja broszka, tak, dźwięku growego, czyli innymi słowy, będziecie w stanie zarówno w trakcie nauczania uczyć się, jak robić gry, ale też robić te gry mniejsze, ale je robić, finalizować, wypuszczać. No i sądzę, że na tym chyba na razie poprzestanę. Jak będą jakieś pytania, to oczywiście też ja razem z kolegami służymy odpowiedzią. Dziękuję. Tyle, Konrad. Wielkie dzięki. Dzisiaj będziemy mieli kilka niespodzianek. Przechodzimy do pierwszej z nich. Poprosimy o materiał dotyczący Liceum Kreacji Gier Wideo. Panowie, bardzo dziękuję. Ja pamiętam z czasów młodości, że moja matka na przykład była zawsze o krok od wyciągnięcia kabla, tak, z gniazdka, jak grałem w gry wideo. Tylko siedzisz przy tym komputerze, nic w życiu nie osiągniesz, będziesz tylko grał w te gry, standard. Większość znanych mi twórców gier
po prostu byli gracze. Tak było i w moim przypadku oczywiście, choć było to bardzo, bardzo dobry temat. To była gra dwuosobowego zespołu. I zrobiliśmy taką pierwszą profesjonalną polską grę na PC, Elektrobady. Tak, pamiętam ten tytuł. Miałem okazję w niego grać jeszcze za dzieciaka. Kolejne dekady to były raczej dekady gier dużych, robionych przez duże zespoły. I ten trend oczywiście wciąż się utrzymuje. Nie ufaj im, Geralt. To nie jest zwyczajne zlecenie. Tak chwalimy się Wiedźminem na cały świat. Polskie firmy deweloperskie są w absolutnej czołówce. No i wydaje mi się, że z tej perspektywy nie ma nic dziwnego w tym, że młodzi chcą tworzyć gry. Interesuję się grami przygodowymi, grami, dla których podstawą jest fabuła. To jest dla mnie najważniejsze w grach i nad tym też chciałabym pracować w przyszłości. Sporo moich pomysłów jest przez moich znajomych chwalonych. Na razie zatrzymuje mnie wiek, umiejętności i budżet. Takim moim największym marzeniem byłoby otwarcie własnego studia, żeby ta praca była dla mnie po prostu zabawą. Moi rodzice się bardzo zdziwili tym, że nagle, prawda, grając w gry, czy siedząc przy komputerze, robiąc muzykę, udało mi się połączyć te dwa monstra w pasję, która pozwala mi się utrzymywać. I to jest takie moje marzenie właśnie, tworzenie pomysłów, które później przez zespół specjalistów odpowiedzialnych za wiele rzeczy jest zamieniona w gry, które są sprzedawane na rynku i które sprawiają ludziom przyjemność i radość. Wideo okiem jakiejś telewizji, a o zajęciach aktorskich, wracamy do liceum filmowego, opowie uczennica klasy trzeciej, Klara Baworowska. Klara, zapraszam ciebie i my się usuwamy w cień, a zostajesz ty. Proszę. Klara. Dziękuję. Dobry wieczór Państwu. Ja się nazywam Klara Baworowska, mam nadzieję, że to imię Państwo zapamiętają. Ja dzisiaj będę opowiadać o moich ulubionych zajęciach w tej szkole, ale nie skupię się dzisiaj oczywiście tylko na sobie. Nasze liceum istnieje już prawie 10 lat. Przez ten czas nasi wykładowcy stworzyli i udoskonalili system naukowy, dla albo może ja opowiem od początku. Konstanty Stanisławski, ojciec chrzestny współczesnego aktorstwa, mówił, że człowiek, który jest prawdziwym artystą, pragnie stworzyć w swoim wnętrzu inną, głębszą i bardziej fascynującą wersję życia, którego rzeczywiście otacza. I to właśnie zapoczątkujemy na naszych zajęciach w szkole. Ale może cofniemy się jeszcze bardziej. Słownik PWN definiuje aktorkę lub aktora jako osobę, jako artystę, który odgrywa swoją rolę na scenie w teatrze lub w filmie, kogoś, kto bierze udział w jakimś wydarzeniu, albo osobę, która udaje. Jednak moim zdaniem słowo udaje nie jest wydarzeniem dobrze użyte, ponieważ aktor przede wszystkim poszukuje prawdy. On poszukuje naturalności, realizmu i pielęgnuje w sobie chęć poznawania. Także wracając do definicji aktorstwa, moim zdaniem jest to najbardziej... Poza tym, aktorstwo nie jest zło! Aktorstwo to jest pasja! Teraz kocham kino! Dima, rozmawialiśmy o tym. Oh, Marcelo, another joke! What is that?
because mentally alone with the society that abandons him and treats him like trash. I'll tell you what you get. I'll tell you what you get. You get what you fucking deserve. Ja przepraszam. Zobaczyć, jak wyglądają twoje wnętrzności. Gdzie tam? Gdzie tam? Zobacz, kto tam? Nie wiem, kto tam. Nie oglądasz strasznych filmów.
to była praca ciężka panów aktorów, proszę bardzo. I może teraz byśmy zrobili w ten sposób, że państwo sobie pomyślą i państwo przed komputerami, państwo tutaj na sali, o pytaniach, które chcielibyście nam zadać, bo tak naprawdę chcielibyśmy też odpowiedzieć na wasze jakieś znaki zapytania. A to będzie bardzo dobry zaraz czas, ponieważ bardzo was proszę, zastanówcie się, o czym moglibyśmy wam powiedzieć. Postaramy się opowiedzieć o szkole z panią dyrektor za chwilę. Ona, pani dyrektor, jest bardzo taką poukładaną konkretną osobą. Opowiemy o tym, jak wygląda rekrutacja, a później my, tacy mniej poukładani, opowiemy nam o całej działalności szkoły i wtedy poproszę i uczniów, i państwa wykładowców, i nauczycieli, przedstawicieli tutaj na scenę i będziemy wam odpowiadać. Będzie taki krążący, pani Karolina będzie krążyła. Pani Karolina to jest ta osoba, patrzymy w lewo wszyscy i widzimy rękę pani Karoliny. Pani Karolina przyniesie mikrofon i będziemy sobie tak odpowiadać. A na końcu będziemy mieli dla was niespodziankę, która polega na tym, że wy sobie popracujecie z aktorami, z filmowcem panem Markiem i z Konradem, z tymi ludźmi, którzy tutaj przed chwilą przemawiali do państwa. Proszę państwa, szkoła jaka jest? No rozpoczynamy rekrutację, teraz będzie taki konkrecik. Rozpoczynamy rekrutację jutro. Do szkoły możemy przyjąć 5 klas, do każdej klasy możemy przyjąć około 20 osób. Czasami, jeżeli to są duże bardzo pomieszczenia, może to być maksymalnie 24, przeważnie jest to 18-19, tak mniej więcej to wygląda. Prawdopodobnie będą dwie klasy liceum kreacji, 3 klasy liceum filmowego, tylu maturzystów mamy, w związku z tym tylu odejdzie, zda maturę. Jak już mówię o maturzystach, to powiem tak, w historii liceum kreacji maturę zdali wszyscy zawsze i nie było z tym żadnych problemów. W liceum filmowym 7 matur było tutaj, jak pracujemy, nie zdało jakieś 5-6 osób, przy pierwszym podejściu, ale później zdali. Także ta zdawalność, no bo pewnie też to jest ważne, bo w różne miejsca możecie chcieć iść, nie każdy pójdzie do warszawskiej szkoły filmowej, nie każdy będzie chciał, ktoś będzie też później na uniwersytet, ktoś nie chciał zostać lekarzem, prawnikiem albo architektem. Takich mamy też absolwentów. No i to tak wygląda, czyli 5 klas, rozszerzenia. Rozszerzenia się zmieniają, więc w stosunku do tego, co jest, teraz mówię o różnicach, które możecie pomiędzy tym, jak życie będzie wyglądało w przyszłym roku, a jak dzisiaj. Różnice są takie, że będziemy w przyszłym roku rozszerzać w każdej z szkół polski, język polski, język angielski. Dodatkowo w liceum kreacji gier wideo rozszerzamy dla chętnych, to już zgodnie z zainteresowaniami, fizykę i matematykę, a w liceum filmowym geografię i historię. Tak to będzie wyglądać w przyszłym roku. Klasy, jakie są, powiedziałem, u nas rekrutacja wygląda w ten sposób, że jedna z osób tutaj obecnych spotyka się z wami. Czasami to są dwie osoby, bardzo rzadko trzy. Przychodzicie razem ze swoim dzieckiem, a właściwie kandydat razem ze swoim rodzicem na rozmowę. Rozmowa trwa jakieś pół godziny. Jest też test angielskiego. Jedna lub dwie klasy są dwujęzyczne. To oznacza, że tylko w liceum filmowym, w liceum pracy nie ma klas dwujęzycznych. To oznacza, że dwa przedmioty, oprócz tych przedmiotów zwykłych, regularnych, związanych z podstawą, dwa przedmioty są w wykładowym języku angielskim. Bardzo różnie to bywa, natomiast w przyszłym roku prawdopodobnie to będzie geografia i filozofia. No bardzo różnie, ale zawsze dwa. Czego jeszcze nie powiedziałem? Może oddam pani dyrektor, głos pani dyrektor jeszcze opowie, a państwo już myślą o swoich pytaniach. Tak jak pan dyrektor powiedział, rekrutacja już ruszyła. Ci z państwa, którzy chcą, zachęcamy do uzupełnienia podania i złożenia go już dzisiaj. Tam na końcu sali siedzi pani Anna Hrabąszcz z sekretariatu, która przyjmuje te podania. Wcześniej też pani Małgorzata Kosieniak przyjmowała je od państwa. Ci z państwa natomiast, którzy potrzebują więcej czasu, bądź tak jeszcze zastanawiacie państwo, kandydaci, państwo rodzice, to oczywiście ten czas jest. Ten etap rekrutacji zamkniemy pod koniec marca. W momencie, kiedy się zdecydujecie państwo, to na obydwu stronach, czyli zarówno liceum filmowego, jak i liceum kreacji gier wideo, w zakładce rekrutacja jest
link pod nazwą podanie, tam Państwo sobie wchodzicie na to podanie, uzupełniacie je i wysyłacie, albo przychodzicie i bezpośrednio osobiście składacie w sekretariacie, albo wysyłacie drogą mailową, adresy mailowe jednego, drugiego sekretariatu również znajdują się w tej zakładce. Też gdybyście Państwo stwierdzili po dzisiejszym spotkaniu, że jeszcze czegoś nie wiecie, że macie jeszcze jakieś pytania, ale one gdzieś tam dzisiaj w ferworze wydarzeń umknęły, to po pierwsze, tak możecie Państwo napisać, tak, po pierwsze będą jeszcze inne dni otwarte, na które również serdecznie zapraszamy, ale po drugie można również pisać na adresy mailowe sekretariatów, na każdy z takich maili odpiszemy, więc jeśli Państwo macie, znaczy przyjdzie Państwu do głowy, że jeszcze coś jest niejasne, że jeśli jeszcze coś chcielibyście Państwo wiedzieć, to zachęcamy do kontaktu z nami. Jeszcze tak przypomnę, że ta rekrutacja trwa do końca marca, później już będzie trwała tylko rekrutacja uzupełniająca. Tak jak Pan Dyrektor powiedział, za każdym razem to jest 30 minut, mniej więcej około 30 minut rozmowy. Często Państwo pytacie, na jaki temat jest ta rozmowa, więc pytający pytają dziecko przede wszystkim o motywację, o to, dlaczego chce uczyć się w naszej szkole, ale również pojawiają się pytania z szeroko rozumianej wiedzy o świecie. W zależności od profilu szkoły, z historii, z języka polskiego bądź z matematyki. I też jakby odpowiadając i też jakby taką bardzo, bardzo ważną kwestią w kontekście rekrutacji jest to, że my wymagamy tego, żeby wraz z podaniem, żebyście Państwo też na rozmowie udostępnili nam ostatnie świadectwo, a jeżeli ten to podanie już wpłynie po zakończeniu pierwszego semestru, to oceny z pierwszego semestru. Natomiast właśnie odpowiadając na Państwa być może pojawiające się pytanie już teraz w głowach, oceny mają znaczenie, natomiast tak, te zdobyte wcześniej w edukacji, natomiast one nie mają decydującego i wyłącznego wpływu, więc to myślę, że jest bardzo ważne. Też jakby, jeżeli Państwo zastanawiacie się, czy można się jakoś przygotować do tej rozmowy, no to myślę, że poza taką wiedzą, którą uczniowie i tak wynoszą, biorąc pod uwagę to, że przygotowują się do egzaminu ósmoklasisty, to myślę, że najważniejsze jest to, żeby wiedzieli, dlaczego chcą być w tych, a nie innych szkołach. I co, teraz zaprosimy może jeszcze na scenę naszych kolegów. Państwo tak, jeżeli macie jakieś pytania, to tutaj prosimy się zgłaszać. Pani Karolina będzie podchodziła do Państwa. Tak, Państwo się zastanawia, a ja tutaj zaproszę. Tak, Marcelina się zgłosiła, może zaczniemy od ucznia. Teraz słuchajcie, tak, Marcelina to jest super, a jeszcze niedawno siedziała tak jak tutaj ze swoją mamą, jakby dzisiaj, naprawdę. I jeszcze jej mama się nagrywała, pamiętam, na jednym filmie. Tak było, to nie jest... Dobrze, teraz tak, Państwo się zastanawiają. Poproszę tak, Marka Brockiego, czy jest Bartek? No, tam nie widzę. Aktor Bartek? A, Bartek wyszedł do teatru, słuchajcie, Bartek w Ateneum pracuje i tam pewnie coś ma. Dobrze, to tak, to poprosimy kreację gier i tutaj jest pan Kamil, jest pan Konrad, jest pan Łukasz Sip. Łukasz Sip uczy też szermierki, bo w tym... A, słuchajcie, ja muszę od razu powiedzieć, czego nie ma w tej szkole. Nie ma... Jest pan... O, panie Bartku, zapraszamy pana tutaj do nas na scenę. Proszę Państwa, w tej szkole nie ma, od razu powiem, czego nie ma. Nie ma sali gimnastycznej i mało tego, mogę obiecać, że nie będzie, bo mamy tutaj na 30 lat wynajęty ten teren, natomiast nie będziemy mieli. Ale uczy szermierki ten pan, który z dziwnych koszulkach chodzi. W dziwnej koszulce jest jedna osoba tylko i ten pan uczy szermierki i naprawdę ten WF troszeczkę inaczej się odbywa, ale jest rzetelnie przygotowany. Kto tam jeszcze? O, może pana jeszcze jednego ucznia tam widzę. Pan Krzysztof, panie Krzysztofie, pan przyjdzie do nas tutaj, bo teraz tutaj nie ma, proszę państwa, a może pani Małgosia jeszcze, język polski? Kogo jeszcze tutaj nam brakuje? Może? O, Dorota Bąk. Słuchajcie, Dorota Bąk to jest bardzo poważna postać. Wszyscy są poważni, ale Dorota Bąk jest koordynatorem edukacji filmowej. Chodź tutaj, Dorotko, do nas. Dorota już się chowa gdzieś za ostatnim.
Ewelina, a tak właśnie, powiedziałem, że jest osoba, która rekrutuje. Chodź rekruterze do nas tutaj, pani Ewelina. No to chyba starczy, bo jak zadacie nam nawet dużo pytań, to i tak odpowiemy. Proszę państwa, dobrze, to już mamy reprezentację. Są uczniowie, są nauczyciele, są wykładowcy. Bojowo nastrojony pan Marek. No to czekamy na pytania od państwa i od państwa. I umówmy się tak, żeby było sprawniej, ponieważ ja wiem, kto tutaj czego uczy albo co robi, bo państwo jeszcze nie uczą, albo czego się uczy, to oddaję mikrofon, a pani Karolina podaje mikrofon. Taka zasada, ale się was nazbierało, a to jest tylko... Może pan, proszę bardzo, może pan powiedzieć, tylko pan zdejmie ten... Proszę państwa, bo ja wiem, że to jest taka sytuacja mało komfortowa, znaczy, bo my jesteśmy w większości. I mi się też wydaje, że z jednej strony mogą paść pytania i to jest w ogóle super, nie ma żadnego problemu, ale jeżeli państwo się krępują, to też możemy zrobić taką wersję dla państwa, którzy są przed telewizorami, ale też dla tych, którzy tutaj są i chcieliby zadać pytanie i bardziej, tak oczywiście pod kamerę, która mnie łapie wszystkie, dobrze. Więc jeżeli ktoś z państwa by chciał zadać tak pytanie twarzą w twarz, bo na przykład teraz nie ma ochoty zapytać, to też bardzo chętnie, nie ma problemu. Ja już zrobiłem dzisiaj co prawda kroki, ale mogę jeszcze zejść raz albo drugi i w imieniu swoim jako nauczyciela aktorstwa tutaj pomiędzy państwem pochodzić w masce oczywiście i odpowiedzieć na pytanie, jeżeli państwo jakiekolwiek pytania będą mieli, ci, którzy będą chcieli przyjść do liceum filmowego i na profil aktorski. Powiedziałem więcej niż pan Marek Brodzki, więc może oddam mikrofon panu Markowi teraz. Proszę państwa, to co, czekamy na pytania. To, że ja wziąłem mikrofon, to nie znaczy, że musicie mieć od razu do mnie pytania. Zobaczcie, ile tu jest wspaniałych wykładowców i pracowników szkoły. No i oczywiście są też uczniowie. Ja bym dobrze stał akurat w środku. Bo tak myślę, że może młodzież, która tutaj jest, no chciałaby wprost zapytać, jak to tutaj jest, bo my tutaj tak możemy opowiadać różne sukcesy, robić tęgie miny, ale to są wasi koledzy. Może właśnie ich o coś zapytać. Dziękuję. Ja bym chciała się zapytać, jeżeli chodzi o liceum kreacji gier, jakie zajęcia dodatkowe poza tą podstawą typową dla liceum ogólnokształcącego, jakie zajęcia, ile, jakie konkretnie są w ramach tych gier i czy mówimy tylko o grach sensu stricte, czy jeszcze jakichś aplikacjach, projektowaniu jeszcze innym, cokolwiek więcej na ten temat poproszę. Może nie mamy misji głosu. Jeśli chodzi o aplikacje mobilne, to raczej nie. Stricte próbujemy stworzyć gry komputerowe od podstaw. A jeśli chodzi o przedmioty, to w zasadzie przygotowujemy pod każdym możliwym względem. Zaczynamy od programowania, w ogóle zaczynamy od projektowania gier planszowych. I dopiero na tym budujemy naszą podstawę. Wraz oczywiście z kolejnym tak jakby okresem dodajemy te przedmioty takie mocno techniczne, dziękuję bardzo, techniczne, tak jak modelowanie 3D, animacja, narracja w grach, czy mówiłem już o programowaniu i dźwięku? Nie wiem. To programowanie i dźwięk. Rozumiem, że to są jakieś języki programowania, które są zazwyczaj używane też już w dorosłym, że tak powiem, życiu i projektowaniu, tak? Znaczy, jeśli chodzi o języki programowania, to w tym momencie uczymy C Sharpa, który jest wbudowany w silniku Unity i tego silnika również uczymy. To jest silnik, który wykorzystywany jest w mniejszych studiach game devowych, takich indie bardziej. No tam czasem jakiś większy projekt się trafi, ale ja też na swoich zajęciach ostatnimi czasy wprowadzam Unreala, który w tym momencie jest górującym silnikiem w polskim game devie. A czy dzieci muszą mieć swoje komputery w domu, czy coś szkoła tutaj udostępnia, czy to jest praca i tu na komputerach szkolnych i w domu muszą mieć jakieś zaplecze sprzętowe swoje? Znaczy, czy zapewnia, to zaraz oddam głos dyrektorowi, bo nie wiem, czy zapewnia, ale w
salach. Oczywiście jest dostępny sprzęt. I oczywiście dobrze by było, jakby uczniowie pracowali w domu nad grami komputerowymi, bo im więcej czasu nad tym spędzają, tym tak naprawdę są lepsi. I to zależy tylko od tego, my dajemy im narzędzie względem tego, jak mają używać danych narzędzi i uczymy ich, jak projektować gry, pisać kod, czy tworzyć dźwięki, a to, jak one są później wykorzystywane w pracy w domu, to oczywiście wiąże się z pracami domowymi i projektami semestralnymi, które oczywiście muszą robić w domu, ale im więcej wolnego czasu spędzają na projektowaniu gier komputerowych, tym lepiej. Oddam może tylko a propos tego sprzętu, bo nie wiem. Jeżeli chodzi o sprzęt natomiast, to oczywiście mamy laboratoria, my to labami nazywamy w skrócie. I zróbmy może w ten sposób, żebyście Państwo, bo za chwilę będzie też możliwość krótkich warsztatów z Panami. I wtedy możecie obejrzeć, jak to wygląda. Na terenie szkoły zapewniamy wszystko, natomiast no co w domu robi uczeń, no to już jest, nie wyposażamy na pewno w indywidualne komputery uczniów, to jest raz, ale na pewno zapewniamy wszystko to, co jest niezbędne do realizacji tych pomysłów, które przynoszą tutaj nasi wykładowcy, a ich wymagania są duże, więc i ten sprzęt myślę, że spełnia. Jeżeli nie spełnia wymagań, no to staramy się zrobić tak, żeby panowie mieli zawsze na czym pracować i żeby sprzęt no, nie ograniczał nas, tak, to jest jasne. A ile to jest godzin zajęć mniej więcej? Takie to jest w zależności od roku. Najmniej jest 4. Teraz chyba jest przeważnie 6, prawda, Dorota? Tak, przeważnie 6. To jest dosyć sporo godzin. 6 do 8 godzin to jest czas, który spędzamy i w jednej, i w drugiej szkole na tych przedmiotach, nazwijmy je zawodowych. Wiadomo, o co chodzi. Chodzi o specjalizację aktorską, filmową bądź projektowania gier. To jest 6 do 8 godzin tygodniowo. Dużo, no ale też takie są wymagania i też chcemy wyposażyć naszych uczniów w tę wiedzę. Tego się nie da zrobić w krótkim czasie. Są tutaj też uczniowie, więc tak. Wydaje mi się, że oni mogą najlepiej powiedzieć, tych dwóch panów tutaj. Tak, tak. No to... gier, co jest potrzebne i czy trzeba dodatkowo inwestować? Panowie... To tak, to może panowie ze swojej strony, panowie uczniowie. Znaczy, no to tak, komputer jest bardzo mile widziany, zawsze się przyda. No. Tak jak Kamil powiedział, im więcej się pracuje w domu, tym po prostu jest się lepszym, tak? Im więcej ktoś czasu poświęca na doskonalenie siebie, tym będzie lepszy w danej dziedzinie. No. Czy co ja mam coś dodać? Dodaj. Dodam. Na pewno czegoś panowie nie powiedzieli. Na pewno nie odejmę. Co dodać? Z pewnością do przedmiotów, które już dochodzą nam oczywiście tych podstawowych typu polski, matematyka i inne podstawowe, dochodzą na pewno, jak już było wspominane, programowanie, historia gier wideo, którą mieliśmy z Konradem w pierwszej klasie. Oczywiście też zaczynamy nie do końca przed laptopami. Zaczynamy przed, tak jak już Kamil powie, tak, przed kartką, na grach planszowych. I tak, i dopiero jakoś od drugiej. Od drugiej klasy zaczynamy. Od drugiej klasy zaczynamy już tak naprawdę troszkę się przygotowywać przy komputerach, przy kodzie. Już tak mocniej siedzimy. Oczywiście w pierwszej klasie chyba też tam mieliśmy oczywiście podstawy w Unity, wprowadzenie do level designu. W drugiej klasie już jest mocniej postawione na kodowanie. Uczymy się posługiwać dokładnie narzędziami. Proszę brawa dla kolegów. Spokojnie. Jak tu być aktorem, nie? Ja dodam jeszcze, że oprócz tego mamy zajęcia teoretyczne, czyli chociażby tutaj kolega wspomniał, kolega uczeń, aczkolwiek chodzi o historię gier, bo też są przedmioty teoretyczne, nie tylko praktyczne, czyli historia gier i krytyka i analiza gier wideo, czyli też uczą się
uczniowie jakiś, no tego jak te gry, że tak powiem, brzydko rozkminić na kawałki, co to znaczy dobra gra. I to akurat ten przedmiot prowadzi pan, który tam pojawił się na filmie, czyli pan Michał Walkiewicz. Więc ja bym tylko z tych rzeczy tutaj dodała to i co jeszcze? I generalnie sprzęt jest w szkole, chyba nie ma też problemu, żeby uczniowie, jeżeli jest taka potrzeba po lekcjach za zgodą i opieką też ze sprzętu i programów skorzystali w szkole. To tyle. Tak jest. I tak jedno pytanie opowiedziało cały program prawie liceum. Brawo te 5 osób i poprosimy następne pytanie. Pani Karolina, bardzo wam dziękuję za te wypowiedzi ciekawe. Może mamy jakieś last rąk, może się ktoś zgłosi, to może ja się odwrócę, proszę się zgłosić. Pani się Pani Karolino, proszę tam się. Proszę. Dzień dobry. To jest normalnie spostrzegawczy. Ja mam takie pytanie dotyczące języków obcych. Chciałabym się dowiedzieć, jakie są języki i na jakim poziomie, czy od początku, czy już jakieś etapy zaawansowane. Dziękuję. Więc u nas w liceum mamy, tak jak już tutaj pani dyrektor i pan dyrektor wspomnieli, mamy jedną klasę dwujęzyczną na rocznik, bo tutaj mamy klasy w trzecie, które są po podstawówce, mamy jedną klasę na rocznik w naszym przypadku i czasem są dwie, w zależności od tego, ile nas jest. Plus dochodzi hiszpański i francuski, tak, jest do wyboru. Wybieramy pomiędzy hiszpańskim a francuskim. I pan tutaj Piotrowicz, jak się dobrze pamiętam, prowadzi fakultet z łaciny dla chętnych. Więc to tak dodaję jeszcze od siebie. To chyba już wyczerpująco mogłam powiedzieć tak, jak mogłam. Tak, to był stres. Oczywiście zdając do szkoły, bo to trzeba dodać, że uczniowie, kandydaci do szkoły piszą tekst kwalifikujący, który ich przydziela do odpowiedniej grupy zaawansowania. Dobrze mówię, pani dyrektor, tak jest. Bo my się to bardzo ładnie uzupełniamy wszyscy. Dlatego podczas tej rozmowy kwalifikacyjnej, podczas pisania testu dowiadujemy się, no chyba, że ktoś ze sobą przynosi dokumenty, że ma taki, a taki certyfikat. Ale i tak sprawdzamy. Pani dyrektor sprawdza wszystko. Wszystko. Każdy dokument sprawdza, czy jest. Nic nie umknie pani dyrektor. Super. Pan w niebieskim. Fantastycznie. Rozumiem, że pan jest kandydatem, tak? Aha. To ja mam takie pytanie. Po pierwsze, czy klasy są sztywne i czy są jakieś zajęcia, gdzie młodzi ludzie się mieszają z różnych klas? To ja może od razu zadam drugie pytanie. Czy bywają i czy są transfery między tymi liceami? Znaczy, czy to się w ogóle zdarza? No bo jakby czysto teoretycznie ktoś powinien urodzić się i już wiedzieć, co chce w życiu robić, ale na przykład ja mam 40 parę lat i jeszcze na przykład bym coś chętnie w życiu zmienił. Nie widać, prawda? Nie, ale nie, czy w ogóle takie rzeczy się zdarzają i czy to jest jakby mile widziane na przykład, że ktoś zaczął w liceum kreacji gier, a skończył jako aktor, bądź odwrotnie. Dziękuję. Chcesz powiedzieć czy nie? No, dobrze, więc jeśli chodzi o te transfery, to tak, posiadamy takie. Na zajęcia właśnie językowe z hiszpańskiego i z francuskiego najczęściej to są połączone dwie klasy. I zaraz do tego dojdę. Tak, na zajęciach z języków obcych, hiszpańskiego i francuskiego, tak jak już wcześniej powiedziałam, najczęściej łączone są dwie klasy i wtedy na jednej godzinie lekcyjnej rozchodzimy się do jednego nauczyciela i na drugą grupę. I tak samo jak tutaj kolega tutaj przez ramię mi próbował powiedzieć, na zajęcia filmowe również tak jest. Są łączone dwie klasy najczęściej i dzielimy się grupa aktorska i grupa filmowa i później jeszcze te filmowe są podzielone na dwie grupy, ale to już takie większe szczegóły, że tak powiem. I tutaj oddaję głos pani dyrektor.
czyli zajęcia z podstawy programowej, co do zasady poza, tak jak tutaj Marcelina powiedziała, poza zajęciami, jeśli chodzi o te języki dodatkowe, tak, ten drugi dodatkowy język do wyboru, odbywają się w klasach. Tak, w pozostałych przypadkach, tak jak Marcelina powiedziała, są też grupy międzyoddziałowe. Tutaj Konrad chyba chciał odpowiedzieć na pytanie drugie, zgadza się? Tak, no a propos transferów, to nawet taka anegdota sprzed, nie wiem, 2-3 tygodni, jak na to było tydzień temu? Jezus Maria, jak ten czas leci. Podeszła do mnie na przerwie uczennica liceum filmowego i spytała, czy dużo straci, jeżeli by się przeniosła po pierwszym roku do liceum kreacji gier wideo, bo jednak stwierdziła, że film to nie jest do końca to, co by chciała robić i szkoła nie będzie robić większych problemów przy takim przejściu z klasy do klasy na inny profil. Ja jeszcze słóweczko o tej integracji chciałem powiedzieć, bo zdaje się, że panu też o to chodziło, czy ci uczniowie jakoś są razem. No więc w pierwszej klasie to w ogóle jest coś takiego, że jest ich bardzo dużo, a chcemy ich zainteresować wszystkim, tak? Więc mają wspólne zajęcia na przykład z animacji, z Madzią Bryl, czy ze mną, i czy właśnie z aktorstwa. Tu już dochodzi do pewnych roszad. Natomiast w drugiej klasie jakby sama idea robienia filmów polega na tym, że ludzie współpracują z sobą. W związku z tym mieszają się nie tylko twórcy z różnych klas, ale też grają w naszych filmach aktorzy, aktorki, którzy normalnie nie mają zajęć filmowych od pewnego momentu, bo już idą do Bartka i do Daniela i tam zajmują się aktorstwem. Ale tutaj znowu tworzymy jedną dużą grupę. To się nazywa, jest taki przedmiot plan zdjęciowy w praktyce, prawda? Najlepsza Ferzeidi w ogóle, jaką spotkałem ostatnio, Marcelina, na jednym z planów. I tam wszyscy pracują razem. Poza tym, drodzy Państwo, ta współpraca jest dla nas szalenie istotna. My wręcz nakłaniamy uczniów, żeby nie zamykali się tylko w swoich paczkach, tylko żeby być jedną wspólną taką, no nie, już nie powiem rodziną, ale coś takiego. Ja myślę też, że warto dać jedną rzecz, tak, żeby uzupełnić dla pana te wszystkie wypowiedzi, to za sprawą, mogę powiedzieć, mojej koleżanki Doroty Bąk, powstał taki program, który się nazywa Oczy Szeroko Otwarte. To polega na tym, że w pierwszej klasie wszystkie dzieci, że tak powiem, mają możliwość spotkania się ze wszystkimi. Czyli mają przez jakiś czas zajęcia z aktorstwa, jakiś czas z reżyserii z panem Markiem Brockim, z panem Andrzejem Wolfem, z animacji i tak dalej, i tak dalej. I po półroczu decydują, co ich, że tak powiem, najbardziej, używając nomenklatury uczniowskiej, zajarało. I wtedy wybierają albo aktorstwo, albo filmowe zajęcia, albo animacje i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście jest możliwość później zmienienia jeszcze w trakcie, że ktoś jednak uznał, że aktorstwo to nie jest to, co chcieliby robić, i przechodzą na zajęcia filmowe. Zdarzają się transfery również w drugą stronę. I dzieci mają taką możliwość. Oczywiście jest to rzadziej i powiem też dlaczego, ponieważ już od drugiej klasy te projekty są coraz poważniejsze, prawda? Na początku jakby poznajemy, czyli tak jak z niemowlęciem, no, zaczyna chodzić, tam stoi, chodzi, biega i tak dalej, i tak dalej. To samo jest jakby z aktorstwem i z innymi przedmiotami ściśle związanymi z nomenklaturą filmową. Czyli zaczynamy od zabaw, od poznawania siebie, od pobudzania wyobraźni, a potem przechodzimy do poważniejszych projektów, do pracy w grupie, do dialogowania, mówię o swoich zajęciach, a na końcu do pierwszego poważnego występu, który jest monologiem, gdzie stoję sam, sama na scenie, mam te kilka minut dla siebie i muszę przed taką publicznością jak wasza, a nie będę ukrywał, że 5 razy większą, bo jak przychodzą wszyscy rodzice, ciocie, wujkowie na pokazy, to czasami gramy po 3 razy, żeby wszyscy mogli zobaczyć. I wtedy oni się jakby prezentują. Mówię o swoim podwórku, prawda? Natomiast jakby rozumiem, że to się odbywa... Ja szybko chciałem dodać do tego, co Bartek mówi, a propos tych decydowania, kto jest kim. Bo wiecie, co jest najfantastyczniejsze? Jak szczególnie dziewczynki, które mówią, ja będę aktorką, ja będę aktorką. A my, dobra, spoko. Po czym jest przedmiot, trzeba zrobić film. I to robią wszyscy u mnie. I aktorzy, i ci, którzy mówią, że będą reżyserami. Wszyscy mają zrobić film. Tak? Tak jest coś takiego. Nagle się okazuje, że pod koniec pierwszego roku parę osób już nie chce być aktorem, aktorką. Podoba im się reżyserować filmy i robią świetne. No i odwrotnie też. Odwrotnie, no. Jest rzadsze odwrotnie. Żeby była jasność, my się bardzo z panem Markiem lubimy. Już idę? No!
worek się rozwiązał. Oczywiście. Już przed chwilą prawie orła wybuchł. Proszę pana. Jednak, dobrze. Mam pytanie dotyczące rytmu procesu rekrutacyjnego. Czy już w tym roku, w 2021, po złożeniu podania, będą spotkania rekrutacyjne? To jest jedno pytanie. I drugie pytanie, czy testy, o których państwo wspomnieliście, to będzie pisemny test z języka angielskiego, jeszcze z jakichś przedmiotów, pewnie matematyka polski. Jak to w ogóle czasowo będzie wyglądać? Do kiedy ten kandydat może się spodziewać tego procesu rekrutacyjnego? O, to tyle i dzięki. Więc tak, po złożeniu podania sekretariat kontaktuje się z rodzicami, opiekunami prawnymi kandydata i ustala termin dogodny dla obydwu stron tej rozmowy rekrutacyjnej. I tak, jeśli podanie zostanie złożone dzisiaj bądź nie wiem, w listopadzie, tak, to istnieje możliwość, że ta rozmowa się odbędzie jeszcze w tym roku kalendarzowym. I również od razu po rozmowie kandydat pisze test. Test pisze tylko i wyłącznie z języka angielskiego, więc jeśli chodzi o polski, matematykę, z tego nie sprawdzamy w sposób pisemny wiedzy, natomiast mogą się pojawić z tego zakresu pytania ustne prowadzących rekrutację. Tutaj jeszcze Marcelina chce coś dodać. Chciałam się tylko pochwalić, ja tutaj wrócę na miejsce, żeby nikogo nie zasłaniać, że ja byłam właśnie tym przypadkiem, który chyba byłam pierwsza na roczniku, która została tutaj przyjęta. Miałam, pamiętam datę, 7 listopada, tutaj miałam rozmowę rekrutacyjną i wiadomość dostałam tydzień później, więc już miałam spokój w 8 klasie i ze spokojem ducha, powiem kolokwialnie, na totalnym luzie napisałam sobie egzaminy, więc to było dla mnie niesamowite uczucie, że mogłam tak wcześnie wiedzieć, że się dostałam i być spokojna o moją przyszłość tutaj w liceum z moimi kolegami. Więc no, dziękuję. Bardzo dziękujemy. Więc ja jeszcze dodam tak do tego, co powiedziała Marcelina, że właśnie tak mi się przypomniało i uruchomiło, jak powiedziałaś właśnie, że w ciągu 7 dni roboczych od momentu, kiedy kandydat jest na rozmowie, przychodzi informacja drogą mailową z sekretariatu o tym, czy jest przyjęcie, czy też odmowa przyjęcia. Więc ten czas oczekiwania na odpowiedź jest bardzo króciutki. Jeżeli dobrze rozumiem, to tworzycie państwo szkołę świecką i szkołę, która jest tolerancyjna światopoglądowo. Czy też może jakieś inne profile są preferowane? Tutaj też pozwolę sobie, tak, znaczy powiem dwa zdania i pozwolę sobie też oddać głos uczniom, bo myślę, że oni najlepiej, tak, nas reprezentują i opowiadają o tym, jaka jest szkoła. Natomiast no, my uważamy, że szkoła jest takim miejscem, które jest apolityczne, a religijne, a zarazem, tak też pan Marek Brodzki o tym mówił, tolerancyjne i każdego traktujemy jednakowo, natomiast wszystko oczywiście w poszanowaniu i wolności, i granic drugiej osoby. Ale jeszcze myślę, że będą chcieć coś uzupełnić uczniowie. No to jeśli chodzi o tolerancję wobec światopoglądu, czy też czegokolwiek, to w pełni wolność, tak jak mi tu koleżanka podpowiada, to pełna wolność tak naprawdę, nie ma żadnych ograniczeń, no tylko byliby zgodnie z regulaminem. Że... Ale ja jeszcze słuchajcie, coś chcę dodać, dlatego że to jest dosyć istotne, żeby to nie wyglądało, że ta wolność, ten światopogląd, że tutaj wszyscy mają, nie wiem, niebieskie włosy, my jesteśmy generalnie bardzo... Tak, ale są też uczniowie, dla których na przykład pewne wartości religijne są szalenie istotne. I my też tego uczymy, jakby podnosimy to, że każdy tutaj może być sobą. Bo na tym polega prawdziwa wolność, że nikt tak naprawdę nikomu
nie ma za złe niczego o nic. Bądźcie wy tymi ludźmi, którymi jesteście, tacy jak jesteście wychowani, tyle. I po prostu niech każdy będzie sobą, rozwija się twórczo i się z tego cieszy. A my to szanujemy wszyscy. Wy też, uczniowie, nie? Oczywiście. A mamy jeszcze pytanie. O, jest. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jakieś ograniczenia dotyczące ubioru, kijażu i tak dalej? Ja mogę się wypowiedzieć, oczywiście. Ale jednocześnie my z uczniem też się troszeczkę... Panie Bartku, może mikrofon, ale ja tak po drodze tak idę tak maleńku i dodam może to, że oczywiście... Nie zasłonisz. Oczywiście strój trochę też świadczy o nas i strój świadczy też o szacunku do drugiego człowieka, nauczyciela na przykład. I ja powiem osobiście, że za gołe brzuchy w tej szkole gonię, bo po prostu są rzeczy, których nie wypada i bardziej się staramy w ten sposób, albo są po prostu bez, mówiąc kolokwialnie albo i nie, bez pewnej klasy. Więc ta wolność, o której mówią uczniowie i tolerancja, ona jest rzeczywiście i tylko, że to jest trochę tak, że wszyscy mówimy o ubraniu, a dla nas ważniejsza jest wolność mentalna, wolność intelektualna i wolność kreatywna czy artystyczna i to jest dla nas zdecydowanie dużo ważniejsze, a my wiemy, że jest taki moment, w którym uczniowie się wyrażają poprzez strój, natomiast my jakby tego nie zabraniamy, natomiast jakby to, co tutaj już padło, ten wzajemny szacunek i to on wyznacza pewne granice. Jeżeli mnie się nie podoba coś, jako nauczyciel też mam prawo powiedzieć i porozmawiać i o tym też świadczy, nie wiem, otwartość tej szkoły. Jasne, że nie pogonimy regulaminowo i nikt za pewien strój nie będzie miał obniżonych ocen z zachowania, natomiast o tym rozmawiamy, co to znaczy, bo to też jest ważny element jakby wyrażania siebie. Natomiast tak jak powiedziałam, granicą jest szacunek do drugiego człowieka. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Makijaż jest świetny. Jeszcze jest pytanie, jeszcze pani, tutaj mamy panią. I pana tutaj. Dzień dobry, ja mam pytanie. Ponieważ pan Marek wspomniał, że uczniowie kręcą film, ja chciałem się dowiedzieć, jakie projekty filmowe są wykonywane w trakcie liceum, czy przy tych projektach korzystacie ze swojego sprzętu, czy macie zasoby, korzystacie z warszawskiej szkoły filmowej? I drugie pytanie, czy warszawska szkoła filmowa przy kręceniu etiud zaliczeniowych, bo takie są wykonywane, wiadomo, na każdym kierunku, czy korzystacie z zasobów liceum właśnie filmowego? Czy wtedy uczniowie... Proszę? Tak. Dziękuję. To co, Dorotka pierwsza czy? Ja myślę, że możemy razem, dobrze? Po pierwsze, każda klasa kończy się egzaminem, tak? Nie wiem, czy czasami są to semestry, czasami są to jakby cały rok, tak? I jest to albo egzamin aktorski, albo na ci uczniowie, którzy wybiorą film, po prostu realizują konkretny projekt filmowy. W klasie pierwszej sobie wybierają, tak jak to już zostało powiedziane, jeżeli mamy ten projekt Oczy Szeroko Otwarte, tam są cztery możliwości. Jest projekt plastyczny, jest projekt aktorski, jest projekt filmowy i jest projekt dotyczący animacji, tak? Takiej poklatkowej, takiej starej po Bożemu i tak jak trzeba. I tutaj można sobie wybrać. I oczywiście z tego jest egzamin, tak? Czyli uczniowie prezentują to, co zrobili w klasie drugiej. Tutaj Marek, będziesz musiał pomóc.
W klasie drugiej, na zakończenie drugiej klasy, jest wspomniany już tutaj przez pana Marka Brockiego film w ramach zajęć plan zdjęciowy w praktyce. Uczniowie wcześniej wypracowują scenariusz z innym nauczycielem, później go z Markiem realizują. W klasie trzeciej filmowych projektów mamy na ten moment dwa, a w zasadzie trzy. Znaczy jeden nie jest czysto filmowy, bo jest to publikacja, czyli fotobook, ale tam też pojawiają się trailery do tych fotoksiążek. I oprócz tego mamy tutaj film dokumentalny i drugi semestr klasy trzeciej kończy się filmem fabularnym po warsztatach, a czy filmem, no wiadomo, że to za duże słowo, etiudą, która no, ma rys filmu fabularnego. A panowie od aktorstwa już mówili, że to też przebiega, cały proces edukacji przebiega swojego rodzaju etapami. W liceum kreacji gier zaczynamy od gier planszowych, a kończymy grą wideo. To chyba, nie wiem, czy odpowiedziałam wystarczająco, Marku, coś tak, dodasz? Ja tylko chciałem dodać coś takiego, bo ta pierwsza klasa, jak już powiedziałem ci Państwu, jest kluczowa, tak, żeby się no, jakby rozsiąść, przyjrzeć się sobie, żebyśmy my też zobaczyli, kto jest kim. Natomiast, drodzy Państwo, w tej pierwszej klasie w ramach projektu Oczy Szeroko Otwarte uczniowie robią filmy i to jest na zaliczenie, ci, którzy się decydują robić filmy, które są krótkimi filmami albo długimi, zależy jak to wyjdzie. To są dokumenty pod tytułem Bohater blisko mnie. O bohaterach, o tych ludziach, którzy są w rodzinie jakimiś autorytetami dla nich. Zobaczcie, co się dzieje. Najpierw uczniowie muszą się zastanowić, kto tak naprawdę jest dla nich autorytetem. Może się okazać, tu mamy bardzo ciężkie czasami dyskusje i rozmowy, że nagle się okazuje, że nikt nie imponuje, a mama, a tato. Wiecie, to są bardzo ciężkie rzeczy i się to znakomicie nam teraz sprawdza. Może się okazać nagle, że zaczniemy kopać w historii własnej rodziny. Zadajcie sobie wy sami pytanie, uczniowie, którzy tu siedzicie, czy wiecie, kim byli wasi pradziadkowie? Czym się zajmowali? Co to za zawód z Dun? Kto to ty jest tak naprawdę? Okazuje się, że nie bardzo wiemy, ale nagle dowiadujemy się o tym, że mieliśmy takich czy innych bohaterów w rodzinie. Natomiast rzeczywiście w drugiej klasie ten plan zdjęciowy w praktyce to już jest super zabawa, dlatego że integruje się cała grupa, dzielimy się, ktoś jest reżyserem, operatorem, producentem, scenografem, ktoś się zajmuje makijażem. Są to akurat uczniowie, z którymi w zeszłym roku robiliśmy fantastyczny projekt właśnie w ramach tego już filmu plan zdjęciowy w praktyce. Wyszło nam znakomicie, o jest i Emilka tutaj, która w tym brała udział. Słuchajcie, i to już są filmy. To już są rzeczy, które gdybyśmy mieli więcej czasu, pokazałbym wam te filmy tutaj. One są już tutaj pokazywane. Ale Marku, ja ci tutaj od razu wejdę w słowo, bo tak naprawdę my dwa razy w roku produkcję naszych uczniów pokazujemy i to jest bardzo ważne. W styczniu warto nas śledzić i zapraszamy na Festiwal Twórczości, gdzie będzie można zobaczyć akurat to, pewnie będą głównie prace maturzystów. Wiem, że już kończymy, słuchajcie. Kończymy. Jeszcze ostatnie pytanie, ostatnia rzecz. Pan pytał o sprzęt. Uczniowie z liceum, jeśli jest taka potrzeba, mają dostęp do całego sprzętu Warszawskiej Szkoły Filmowej. Tam jest światło, tam są kamery, blendy, co tylko chcą. Oczywiście piszą odpowiedni dokument, rodzice się podpisują, bo to są rzeczy, które no, są dosyć drogie i bez żadnego problemu mogą wziąć, co tylko będzie im potrzebne. Oczywiście za radą nauczyciela z magazynu, który jest normalnie dostępny dla studentów. Tak jest. I bardzo piękne dzięki. Tam jeszcze było pytanie. Wspaniale opowiadaliście, ale już pytań nie będzie, bo czas minął. Niestety dwie minuty temu. Także teraz jest jedna poprawka tylko dla Państwa i dla Państwa. To znaczy tak, ja autokorekta. Po pierwsze, powiedziałem coś, co nie jest zgodne z prawdą. W jednej szkole rozszerzymy polski i angielski, a w drugiej angielski i matematyka. Oczywiście w Liceum Kreacji Gier Wideo nie będziemy rozszerzać języka polskiego. Panowie, nie martwcie się, nie będzie niespodzianek. Bardzo wielkie dzięki dla was, że do nas przyszliście, dla was, że z nami byliście.
dla was, że z nami byliście. Dla państwa, którzy siedzą tutaj, uczniów, którzy stoją, wielkie dzięki, bo tak naprawdę oni nie wiedzieli, że wyjdą na scenę. Ja tego też nie wiedziałem, po prostu wyszli i taka też jest ta szkoła. To znaczy, no, staramy się być prawdziwi, tutaj niczego nie malujemy ani jasnymi, ani szarymi barwami. I teraz jest tak, ostatnia rzecz to jest krótki filmik dla was o tej szkole, a później spotykamy się na scenie i to już będzie poza internetem, tylko dla was, krótkie spotkanie z aktorami, ci, którzy myślą o aktorstwie. Krótkie spotkanie z Markiem i nie tylko z Markiem, ze współpracownikami Marka i z panami tutaj, trzema muszkieterami o kreacji gier. Dzięki wielkie, uciekamy ze sceny, poprosimy ciebie, Maćku, a słuchajcie, ja muszę podziękować i poproszę, żeby były brawa. Słuchajcie, ludzie od techniki zrobili wspaniałą rzecz. Wielkie, wielkie brawa dla Maćka i całej ekipy. Bardzo wam za to dziękuję. Was zapraszam na widownię, a was zapraszam na 50-sekundowy film. Dzięki wielkie i tak kończymy pierwszy dzień nasz otwarty i zapraszamy na warsztaty. Dziękuję jeszcze raz i życzę wam bardzo miłego wieczoru. Najlepszego.